Dzień dobry, moi drodzy. Witam wszystkich w nowym roku. Wszystkich jedzeniowych wariatów, którzy już czekali na to, żeby wjechały kolejne ulane testy. I dzisiaj już są. Byłem w moim ulubionym dyskoncie, czyli w Lidlu. Gardzę mięsem. Słuchaj, nowy rok, tak? Zaczynamy dzisiejszy odcinek od 16 śmiałków. Wszystko jest bio, wszystko jest organiczne. Są słodycze, są ciastka, są smarowidła, są chrupki, są ciasteczka. Żelki wegańskie! Nie ma żelatyny ze świni, nie ma! Na koniec oczywiście podsumowanie, co się dzieje, dolar spada, euro spada. Niech ten rok będzie dobry dla Was, dobry dla mnie. Chcę ten rok zakończyć z niesamowitym wynikiem na wadze i zejść poniżej 3 cyferek. Jak mi się to uda, to żona obiecała, że trzymam się mocno i na koniec roku chciałbym ważyć 99 kg. Zatem ostatnio byłem na 18 i były 4 18 w moim samochodzie. Po co ludzie jedzą wegańskie jedzenie? Dlatego dzisiaj cały odcinek dedykuję Wam. Fruktarianie, weganie, wegetarianki. Ja dzisiaj nie będę pluł, mam nadzieję. Wszystko będzie mi smakowało. A jeżeli nie, to powiem Wam, co macie omijać szerokim łukiem. Zatem zaczynamy. Zacznę od tych największych, bo pamiętajcie, że ten, kto jest większy, zawsze może schudnąć i być mniejszy. Snack Balls, organiczne chrupki. Te są solone. One są z prosa. Czy proso jest jare, czy o zimę? Proszę o informację w komentarzu. Ekskrudowane kuleczki z prosa z orzeszkami ziemnymi. Te literki są ważne i zobaczcie, tutaj w tych literkach jest literka A. Jak zwierzęta dzisiaj będziemy jedli. Bio biscuits, waniliowe, ekologiczne ciastka z ekstraktem waniliowym. Dlaczego są ekologiczne? Tego jestem bardzo ciekaw. Wegańskie. Tutaj były wegetariańskie. Tutaj są wegańskie żelki o smaku wieloowocowym. Mogą zawierać mleko. Zawierają też wosk. Karnauba, czymkolwiek jest, substancja glazurująca. Nie wiem, żelatyny świńskiej tutaj nie znajdziecie. Vemondo wegańskie fruit balls. Trzy rodzaje. Date, czyli randka, espresso, kawka, nektar z banana, formacja ekstazy, piosenka, która łączy, a nie dzieli. Kulki z pasty z suszonych daktyli, z kawą espresso, bananami w proszku. Kolejne fruit ballsy. Kulki z pasty z suszonych fig, z nasionami chia. Widziałem, co Ania Lewandowska wyprawiała na Sylwestrze. Muzyka, falowały im ramiona, a tam w oddali stał on. Wiecie kto? Ten nauczyciel tego tańca. Salvia hispanica, kawałki orzechów włoskich. Też coś, co może spowodować delikatny odruch. Generalnie ja jestem w ogóle wielkim fanem figi, daktyle. Nienawidzę ich. Jeżeli na produkcie jest taki znaczek takiej żaby i jest tutaj napisane, czy ta żaba była w takim lesie deszczowym, gdzieś tam blisko równika, czy to oznacza co innego? Że do produkcji tego typu zostały użyte robaki. Krótko mówiąc, robactwo. Czy to te ciastka mają? Mają, ale nieważne. One są bio, one są eko. Moc jogurtów, ale to są wyjątkowe jogurty. Pierwszy z nich, kokos klasyczny. To, uwaga, produkt roślinny na bazie ekstraktu z miąższu kokosa. Tutaj żadnego mleczka ze świnki nie ma. Przepraszam. Kurwa, jak mleko ze świni? Czy są na sali osoby, które piły mleko ze świni? Bób dla mnie z solą ugotowane, to jest zdanie wybitne. I mamy jogurty z grochem, z bobem i z gruszką. Produkt na bazie roślinnej, bobowo-grochowej. Kolejny, coconut desert sherry z wsadem wiśniowym. No i słuchajcie, trzy smarowidła na słodko. Marka inna, Supersonic. Orzechowy o smaku białej czekolady z owocami tropikalnymi. Wygląda fajnie, krem orzechowy o smaku białej czekolady z malinami. Lubię tę kompozycję białej czekolady z malinami, też 27 gramów białka. Dwa ostatnie smarowidła, nie wiem co to znaczy Donau soja, ale pewnie, że soja, o smaku meksykańskiego stylu, czyli produkt do smarowania, o kurwa, przepraszam. Ja myślałem, że to jest, a to jest z tofu. W stylu meksykańskim tofu. No nie sądziłem, że to będzie tofu. Z przetworem sojowym. Czyli to tofu jest jakimś przetworem sojowym. Cebula, drożdże i musztarda. Oho, styl francuski. No i ostatni na naszej liście, szklany. Chyba najdroższy, największy. Krem orzechowo-kakaowy, bez laktozy, odpowiedni dla wegan. Lecytyna, emulgatory i maltodekstryna. Także i certyfikowane Rainforest Alliance. Porządkujemy na stole. Coconut dessert, peach i passion fruit. Nie wiem, czego wcześniej pokazałem. Jest to deser na bazie ekstraktu z miąższu kokosa z 20% wsadem brzoskwiniowo-marakujowym. Do 11 lutego
Pytanie, czy wy też tak oblizujecie ten celofan, jak otworzycie? No mi się zdarza. To jest dobre. Słuchajcie, dominuje kokos. Nie jest to przesadnie słodkie. Jeśli chodzi o kawałki tej marakui czy brzoskwini, bardzo malutkie. Słuchajcie, mi to smakuje. Delikatny, nie za tłusty, nie bardzo mleczny. Wyczuwam kokos, ten miąższ kokosowy. No, idzie na dobrą stronę mocy. No i nie ukrywam, że zjadłbym to, te 150 gramów, bardzo szybko. Pierwsze śliwki nie są robaczywki. Zacznijmy od tych, które się boję. Boję się ich. Wegańskie owocowe kulki. A Piotrek dzisiaj do szkoły przyniósł takie owocowe kulki z figi i potem zwymiotował. Ale śmierdzi. Co to jest? Jak to wygląda? Jak taka kulka stolca. Śmierdzi strasznie. To kawą śmierdzi. Śmierdzi jak z tego wiaderka, na którego wyrzucacie te resztki po kawie. Wygląda jak gówno. Smakuje troszkę lepiej. Wyczuwalny banan w środku. Pierwsza kolejność. W drugiej kolejności ta figa. Dodaje taki owocowy akcent. W trzeciej kolejności kawa. Nie, myślałem, że będzie gorzej. I orzechy. Orzechy też są w środku. A, to nie są figi, to są suszone daktyle, przepraszam. To jest fajne. Może zawierać siarczyny. To tak jak w mamrocie. Pojedźcie kiedyś do Jeruzala, to wypijecie mamrota. Mimo początkowych obaw, też ląduje po dobrej stronie. Krem orzechowy o smaku malinowo-czekoladowym, ale jest to czekolada biała. Ulalala, proszę pana, proszę pana, czy ja mogę być panu bardzo, bardzo zakochana? Konsystencja fajna, zapach fajny. O kurde, bardzo mało tego trzeba brać, bo to jest rzeczywiście do rozsmarowania. Tak łyżeczką to się nie da jeść, bo to jest bardzo intensywne. Jest mocno orzechowe, na końcu malinowe, bardzo syte, treściwe. Bardzo ciekawa, wydaje mi się, alternatywa dla klasycznych, nie wiem, nutelli, maseł orzechowych, bardziej znanych z tych kanapek, rodem z USA. Póki co, numer jeden. Jako, że to było bardzo intensywne, łyk wody dla ochłody. No i ciacho, waniliowe, ale bio, najważniejsze, że bio. Malutkie, pachnie, zupełnie nie pachnie. Ależ to jest słabe. Z czego to jest? Z odchodów ryb? W ogóle nie jest waniliowe, to pierwsza rzecz. Ani to słodkie, ani smaczne, niejadalne. Dziadostwo. Solone. To w ogóle nie miało smaku, mimo że tam jakaś posypka była. Łuskane proso 99,4 i 0,6 soli. I to jest wszystko. Ależ to śmierdzi. Co najmniej 3-4-dniowe skarpety. Papier. Ty weź trochę wykrój tej tektury z kartonów. Tyle prezentów i mnie nie interesuje, że pakowano w atmosferze ochronnej. 11 gramów białka. Rozpływają się w ustach jak to chrupki. Posypcie to trochę solą, papryką, czymkolwiek. To lepiej trociny chyba zjeść. Tego w życiu nie kupujcie. Krem orzechowy z białej czekolady z owocami tropikalnymi. Jakie to są owoce tropikalne? Ananasy, smoczy owoc jest tropikalny. Trafiłem. Tutaj to już jest naprawdę grubo. Cząstki ananasa są w środku. Kokosa, przepraszam. Wiórki kokosowe, a posmak ananasa. O, mogą to być hitem, słuchajcie, te kremy orzechowe marki Supersonic. I to, że są odpowiednie dla wegan, to zupełnie nie przeszkadza. Ten klasyczny. Ten, który ma konkurować z popularną Nutellą. Jak mówicie do swojej ukochanej? Sreberko czy złotko? Ja mówię rybuniu. Pachnie bardzo fajnie. Nie jestem fanem Nutelli, od razu mówię. Białka 3, błonnika 3, soli 0,01. Zrobisz mi jakąś kanapeczkę, ale chcesz z czymś zdrowym czy z czymś dobrym? Z dobrym, no to ja mówię. To jest dobre! Ląduję po dobrej stronie mocy. Że od 1 stycznia 800+. 800+. 800 razy 2 to ja za żłobek płacę. I jeszcze troszkę, także. Drugie kulki z prosa, tym razem o smaku peanut.
czyli mają być orzechowe. No, w zapachu czuć, a w smaku... I ja tutaj czuję. Dużo jest tych orzechów, są wyczuwalne zarówno w zapachu, jak i w smaku. I to jest dobre. Idzie na dobrą stronę mocy. Groch, bób i gruszka. Są różne dziewczyny, jedne wyższe, drugie niższe, jedne ładne, drugie bardzo ładne. Talia może być osy, a może być też gruszki. Ulala! To nie ma konsystencji mlecznej. Zobaczcie, to ma taką konsystencję trochę jak budyń. Czy ten bób tutaj czuję? Ten bób chyba i groch powoduje, że to jest takie właśnie troszkę bardziej treściwe, w sensie też i kaloryczne. Ale gruszki jest na tyle dużo, że nie wyczuwasz zarówno tego grochu, jak i bobu. I są kawałki też gruszki. To jest fajne. I nie przesadnie słodkie. Dobre. Smakuje mi to. Czy to zjecie szybko, czy to zjecie wolno? I tak to wszystko wyląduje tam. Właśnie tam, w klozecie. Wszystko to wysracie. Kokonat desert sherry. Tym razem będzie to deser na bazie ekstraktu z miąższu kokosa z wsadem wiśniowym. To jest hit. Mocno wiśniowe, aksamitne. Nieprzesadnie słodkie. Mój smak, mój styl. Irina Szajk mogłaby leżeć, a ja bym jadł z jej na przykład brzucha taki produkt. Chcielicie, żebym powiedział, że z sutków bym zjadł? Z piersi? Nie! Bardzo dobre, nawet bym powiedział, że tak dobre, że idzie tutaj wysoko. Pokazać wam, kupiłem sporo, bo chciałem pokazać wam pełen przekrój. Big variety of all kind of dishes. Oh yes, that's right, boy! Czekoladowe bio biskitsy o smaku kakao. Wiecie, czym to mi podchodzi? Jakimiś otrębami. Otręby fatalne. To jest fatalne. Ma wszystkie te certyfikaty, ale jest absolutnie w smaku, powiedziałbym tylko tyle, bardzo słabe. Na przełamanie smaków jadą misie, jadą misie, hop, siut, tralalaś. Ja zawsze, jak zaczynam jeść żelki, to sprawdzam te wege beers, wegańskie żelki. Jaka jest ich konsystencja? Dość twarde, dość zbite, pachną ładnie, a jak smakują? Miękkie, szybko się robią miękkie, szybko w środku miękkie. Szybko się robią miękkie i są mocno owocowe, są świetne. Uwielbiam żelki. Żelki jest to mój ulubiony słodycz. Jaki minus? Strasznie się do zębów przyklejają. 300 gramów o smaku ananasa, jabłka, pomarańczy, cytryny, maliny i truskawki. Biokokos klasyczny bez dodatku cukru. I tutaj od razu pozdrowię Daniela Kokosińskiego przy okazji. O kurczę, to w ogóle nie ma cukru w sobie. Węglowodanów 5,6, w tym cukrów tylko 0,5, no to jest mega zdrowe. Produkt roślinny na bazie ekstraktu z miąższu kokosa, fermentowany. Czy ja czuję, że on jest fermentowany? Może odrobinę. Ale jest zdrowy, no myślę, że jak ktoś jest, nie wiem, na jakiejś diecie, na redukcji, tak jak ja całe życie, idzie na dobrą stronę. Ale tak jakbym był jakiś taki kontest i miałbym zjeść 12 sztuk, to bym powiedział, chłopcy, po łyżeczce cukru do każdego i zajadam od razu. Ostatni produkt ze słodkich, bo potem już będą te smarowidła, które mają przynajmniej być odrobinę słone. Wegańskie fruit bowlsy. Pasta suszonych fig z nasionami chia, szałwia hiszpańska i kawałki orzechów włoskich. Dziewczyny, które są za Anią Lewandowską robią wuuu, a te, które są za Ewą Chodakowską robią wuuu. Śmierdzi. Smells good, smells not good. No, słuchajcie, wygląda to jak taka skostniała ikra. nasiona chia. Konsystencja też taka jakbyście jedli jakieś kozie babki. Ale smakowo nie najgorzej. To też idzie na dobrą stronę, ale idzie tutaj. Bo tamto mi bardziej smakowało, te orzechy laskowe. Ale czy to są moje smaki? Raczej nie. Trochę ta konsystencja może ludzi przeraża, bo to tak rzeczywiście wygląda, jakby jakiś zając tutaj przykicał. I jesteśmy przy słonych, to mi się kojarzy słona woda w Morzu Martwym, jak byliśmy w Izraelu. Ja jako jeden z nielicznych odważyłem się i położyłem się na tym morzu. I co ciekawe, ta sól utrzymuje. Bardzo ciężko jest się utopić. I tym błotem z tego morza wszystkie panie, które dbają o cerę i chcą mieć piękne naczynka i tak dalej, właśnie się oblepiają. Ja się też wtedy oblepiłem tym. Zaczynamy. Vegan spread French style. We Francji nie byłem. Konsystencja pasztetu.
I trochę jak pasztet smakuje. Absolutnie mój smak. Produkt do smarowania pieczywa z tofu, przetworem sojowym, cebulą, drożdżami i musztardą w stylu francuskim. Dziękuję bardzo. Jakbym miał oszukać dziecko, które uwielbia pasztet i zrobić mu to z tym, to by uwierzyło, że to jest pasztet. Oj, wysoko idzie. Oj, tak, 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 tak. No i ostatni, tym razem Mexico, Mexico. Ostre. Ostre bardzo! Mocno słone. No ale ja, mi to smakuje. To jest taki pasztet na ostro. Olej rzepakowy. Akara, czyli wytłok z soi. Wszystko sprawdzone? Sprawdzam. Pani Dario, jest jeszcze coś? Nie ma. 3 produkty na nie. 13 produktów na tak. Co to oznacza? Że warto odwiedzić wasz ulubiony dyskont Lidl i znaleźć tą magiczną, zieloną szafkę, czy też można powiedzieć półkę, na której są, znajdują się te wegańskie smakołyki i zobaczcie, ile jest tych pozytywnych. Warto, a czy jest tanio? Tanio nie jest. I to powiem już za chwilę, dzierżąc w dłoniach magiczny paragon. Powiedziałem paragon, ale ten paragon jest wyjątkowy, gdyż jest on fakturą VAT. 102 zł i 49 groszy zapłaciliśmy za wszystko. Kulki owocowe, czyli to są te kulki owocowe. 9,99. Krem czekoladowy bez laktozy. 11,99. Krem proteinowy, czyli to jest ten malinowy i to jest ten tropikalny. 11,99. Warto, warto. Cała trójka jak najbardziej godna polecenia. Biochrupki, no to te solone odpuszczamy. Bierzemy tylko o smaku orzechowych. Kosztują 3,99. Żelki za 6,99. Warte każdej złotówki i każdego grosza. Ciastka wegańskie 150 gramów za 5,99. Nie. Jogurt wegański bio 3,99. Wszystkie jogurty po dobrej stronie mocy. Najlepiej smakował mi ten z wiśnią. Wegan jogurt ekonomiczny 1,99. No to jak najbardziej. Pasta z tofu 3,49. Deser kokosowy 2,99. To jest ten taki absolutnie bezcukrowy. Moi drodzy, początek roku. Pierwsze ulane testy w nowym 2024. Czego chciałbym życzyć wam? Żebyście robili i byli tacy, jak jesteście. Czyli jedni jedzą mięso, drudzy jedzą tylko trociny, takie jak ja dzisiaj jadłem. Ale najważniejsze jest to, żebyście byli zdrowi i najważniejsze jest to, żebyście pozytywnie do siebie podchodzili i się uśmiechali. Pozdrawiam was serdecznie ze studiami Ariany Grande. Do następnego razu. Cześć. A jeżeli są jeszcze jakieś niesamowite produkty, które chcielibyście zobaczyć w ulanych testach, zarówno tych stacjonarnych, jak i mobilnych, napiszcie nam o nich w komentarzu. My chętnie pojedziemy gdzieś, kupimy je w dyskoncie albo pojedziemy do wyjątkowego miejsca, żeby sprawdzić coś, co jest unikatowe, jedyne w swoim rodzaju i smaczne albo też niesmaczne.